Witam Państwa serdecznie na wykładzie, którego tematem jest definicja bólu, rodzaje bólu, przewodzenie, bramkowanie bólu, jego wielowymiarowy charakter, ale również i rola czynników środowiskowych w odczuwaniu tego bólu, różne oblicza oraz metody leczenia. W ramach Uniwersyteckiego Programu Edukacyjnego Żyj Bez Stresu, Żyj Bez Bólu. Jak zawsze należy rozpocząć od definicji i Państwu zaprezentuję definicję z 1979 roku przez International Association for the Study of Pain, który definiuje ból następująco, a mianowicie jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywany w kategoriach takiego uszkodzenia. Co warto wiedzieć, a mianowicie po pierwsze, jak nasz mózg, jakie informacje uzyskuje, a mianowicie uzyskuje informacje ze świata zewnętrznego, ale również i ze świata naszego wewnętrznego. I również uzyskuje informacje w relacji naszego ciała ze środowiskiem zewnętrznym dzięki doświadczeniom czuciowym, które pochodzą od naszych receptorów czuciowych, między innymi narządów zmysłu. Wrażenie właśnie, które powstaje i zostaje zinterpretowane na poziomie świadomości w kontekście właśnie jakiegoś doświadczenia nazywamy oraz można powiedzieć, że staje się naszą percepcją. W procesie odczuwania bólu mamy różnego rodzaju fazy. Jest to faza transdukcji na samym początku, czyli można powiedzieć, że jest to zamiana energii receptora na potencjał czynnościowy. Następnie jest to przewodzenie, modulacja oraz percepcja. Właśnie ten końcowy etap uświadamiania, można powiedzieć sobie, bólu na poziomie mózgowia. Ze względu z kolei na patomechanizm powstawania bólu może on być skutkiem właśnie bezpośredniej aktywacji receptorów bólowych. Takowe mamy właśnie rozproszone na powierzchni naszego ciała, ale również i wewnątrz naszego ciała i te receptory bólowe są nazywane nocyceptorami i taki ból wówczas nazywamy bólem fizjologicznym lub może inny rodzaj właśnie powstawać w następstwie zmian ich właściwości, tych nocyceptorów i wtedy taki ból staje się bólem zapalnym lub neuropatycznym. Inny z kolei rodzaj jest to ze względu na lokalizację i mianowicie wyróżniamy ból somatyczny, który pochodzi ze struktur powierzchownych lub trzewny, który pochodzi z narządów wewnętrznych w naszych jamach ciała. Jako przykład bólu receptorowego możemy podać ból, który towarzyszy urazom, takim jak złamanie czy ból pooperacyjny, czy ból w chorobach reumatycznych, ale to mogą być również bóle brzucha czy bóle głowy. Co istotnego, mianowicie ból receptorowy pochodzenia zapalnego powstaje oczywiście w wyniku uszkodzenia tkanek i jest jakby następstwem tego zapalenia. Mówimy w ogóle, że powstaje tak zwany koktajl zapalny, czyli szereg różnych substancji, które właśnie są tym nośnikiem tego bólu. Taki ból ma charakter adaptatywny i wyzwala pewną odpowiedź organizmu, który oczywiście ma za cel naprawę uszkodzonych tkanek. W odróżnieniu od tego bólu receptorowego, ból neuropatyczny to jest ból, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub właśnie choroby. I teraz ten ból neuropatyczny, jeżeli dotyczy obwodowego uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, nazywamy bólem przewodowym. Natomiast jeżeli dotyczy uszkodzenia bądź dysfunkcji oczywiście ośrodkowego układu nerwowego, nazywamy wtedy bólem ośrodkowym. Mamy jeszcze inny podział bólu, a mianowicie jest to ból ostry oraz ból przewlekły. Co jest w ogóle charakterystycznego? Jeżeli chodzi o sam ból ostry, no oczywiście ma rolę taką ostrzegawczą, obronną. Organizm po prostu musi sobie na szybko poradzić. I leczenie jest, można powiedzieć, bardzo krótkoterminowe. To jest po prostu uśmierzenie bólu. Zupełnie inaczej jest z bólem przewlekłym. Ból przewlekły, dla rozróżnienia oczywiście z ostrym, taką granicę czasową przyjęto 3 miesiące, ale po pierwsze nie spełnia już tej roli ostrzegawczo-obronnej. Można w ogóle powiedzieć, że ból przewlekły jest chorobą samą w sobie, a co za tym idzie, leczenie będzie, leczeniem po prostu to będą wielokierunkowe działania. Z pewnych takich ciekawostek, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę, a myślę, że ciekawe. Po pierwsze, jak powiedziałam, receptory bólowe to inaczej nocyceptory. One już powstają w życiu płodowym i powstają już w 7. tygodniu ciąży. A najwięcej ich powstaje w obrębie twarzoczaszki. Jeżeli chodzi o układ przekaźnictwa, bo jak wcześniej powiedziałam, są pełne fazy, to jakby jest pewna droga od receptora do efektora na poziomie mózgowia, gdzie oczywiście tutaj mamy szereg dróg nerwowych. I teraz ten układ cały przekaźnictwa powstaje w trakcie ciąży, w 20-23 tygodniu, ale można powiedzieć, że jest to taka rozproszona siatka w obrębie rdzenia kręgowego oraz kory. Ona jest zupełnie jeszcze po prostu niedojrzała. I dlatego u dzieci, kiedy prawda, doświadczają bólu, można powiedzieć, że mamy taką uogólnioną reakcję bólową. Dlaczego? Ponieważ tych receptorów bólowych, te nocyceptory mają niższy próg pobudliwości. To znaczy bardzo mały bodziec może wywołać taką uogólnioną właśnie reakcję bólową. I co ciekawe, stępujące szlaki hamowania bólu z ośrodka tak naprawdę sprawność osiągają dopiero około 2 roku życia, a zupełnie pełna, można powiedzieć, dojrzałość całego przekaźnictwa bólowego jest uzyskiwana w okresie dojrzewania. A więc można podsumować, że w procesie nocycepcji, czyli odczuwania bólu, mamy zarówno elementy anatomiczne, jak i chemiczne. Co więcej, tak naprawdę prawidłowe ich funkcjonowanie będzie warunkowane genetycznie. Co to oznacza? Czyli każdy z nas będzie po prostu odczuwał ten ból zupełnie w swój osobniczy, dla siebie indywidualny sposób. Stąd też do każdej pacjentki czy pacjenta właśnie, który doświadcza bólu, będzie należeć podchodzić bardzo indywidualnie. Z innych takich ciekawostek należy po prostu podkreślić, że nie wszystkie struktury posiadają receptory bólowe. Dużo receptorów ma układ moczowy oraz drogi żółciowe, natomiast są pewne struktury, które ich kompletnie nie mają i to są płuca. Unerwione są oskrzela i tylko opłucna ścienna, czyli taka bardzo cienka warstwa błonka, która okrywa właśnie płuca. Wątroba nie posiada nocyceptorów, tylko jej torebka jest unerwiona. Śledziona również nie posiada tych receptorów bólowych. No i oczywiście mózg. Ten cały proces w ogóle odczuwania bólu, jak powiedziałam, on zaczyna się właśnie w receptorach, następnie następuje przewodzenie do rdzenia kręgowego. Na poziomie rdzenia kręgowego ten ból może być modulowany, następnie można powiedzieć, że to jest taki najważniejszy odbiornik, czyli wzgórze i następnie ze wzgórza do kory, gdzie następuje to uświadamianie, czyli po prostu percepcja bólu. I dlaczego akurat mówię o tych kolejnych piętrach, czyli rdzeń kręgowy, wzgórze oraz kora? Ponieważ na tych 3 piętrach może dochodzić do modulowania. Co oznacza do hamowania, Czyli, że ból, którego doświadczamy, możemy sobie przy pomocy pewnych mechanizmów fizjologicznych, w cudzysłowie, zmniejszać. Ta modulacja bólu na tych trzech poziomach związana jest z tym, że właśnie w tych strukturach występują specyficzne neurony. Nazywamy je neuronami enkafalinergicznymi i serotoninergicznymi, czyli po prostu one wydzielają pewne opioidy endogenne, czy właśnie enkefaliny, czy endorfiny, a te mają za zadanie po prostu hamować właśnie impulsację bólową. Stąd odczucie i percepcja będzie mniejsza niż wtedy, kiedy by ich po prostu kompletnie nie było. Mówimy o pewnym nawet zjawisku, nazywa się to bramkowanie. Bramkowanie, czyli bramkowa teoria bólu, mówi nam, że każdy impuls nerwowy informujący o bólu musi przejść przez rdzeń kręgowy. No i generalnie można powiedzieć, że on decyduje, czy ten impuls zostanie dalej przesłany, czy zostanie on pominięty. I jak mówiłam wcześniej, ten mechanizm bramkowania może również zachodzić na trzech piętrach, ale pierwszym tą bramką jest ten rdzeń kręgowy, następnie później to modulowanie właśnie tego bólu zachodzi na poziomie wzgórza oraz ośrodkowego układu nerwowego. I teraz chciałam Państwu jedną rzecz wytłumaczyć, a mianowicie kwestia odczuwania bólu to po pierwsze odpowiedni receptor, a później odpowiednie włókno. I jak wcześniej wspomniałam, przewodzenie bólu rozpoczyna się od receptora, od nocyceptora poprzez specyficzne włókna, typu C. To są najwolniej, włókna, które najwolniej przewodzą. I jak Państwo widzą na tym obrazku, od nocyceptora przez włókna C przechodzi przez zwój rdzeniowy do rdzenia kręgowego, ale ponieważ jak można zauważyć tutaj nie ma bodźca bólowego, tak również po prostu nic nie jest przesyłane do wyższych struktur ośrodkowego układu nerwowego. Z kolei w momencie, kiedy doświadczamy bardzo właśnie bodźca bólowego, że tak powiem, silnym charakterze, widzimy, że zostaje przesyłana informacja do rdzenia kręgowego, a następnie później, bez żadnej modulacji, ta informacja zostaje przesłana do wyższych pięter. I co jest ważne, a mianowicie, że takie modulowanie, czyli zmniejszanie odczuwania bólu na poziomie rdzenia zajdzie tylko wtedy, kiedy nie tylko receptor bólowy zostanie pobudzony, ale musi być również receptor dotyku. Dlaczego? Ponieważ receptor bólowy bardzo wolnymi włóknami przewodzi do rdzenia kręgowego informacje, natomiast jak powiedziałam wcześniej, na poziomie rdzenia kręgowego, na poziomie wzgórza oraz na poziomie ośrodkowego układu nerwowego występują neurony enkafalinergiczne, które wydzielają specyficzne neurotransmitery, które mają za zadanie hamowanie tej impulsacji bólowej, w cudzysłowie zmniejszanie, ale jak to działa? No właśnie, receptory dotykowe przewodzą innymi włóknami, szybciej włóknami A do rdzenia kręgowego, ale właśnie pobudzają ten neuron enkafalinergiczny, który zostaje pobudzony, wydziela specjalne neurotransmitery, które te mają za zadanie zablokować tę impulsację bólową i o mniejszym natężeniu ta impulsacja zostaje przesłana do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego. Mówi się w ogóle o pewnych osobniczych właściwościach, chodzi o odczuwanie bólu, że trochę inaczej ten ból odczuwają mężczyźni, trochę inaczej kobiety. No i rzeczywiście badania tego dowodzą, a mianowicie kobiety mają niższy próg bodźca bólowego najczęściej oraz tolerancję bólu. Mają z kolei większą wrażliwość emocjonalną, ale też i dłuższą pamięć doznań. No i oczywiście nie sposób nie podkreślić, że tutaj ogromną rolę w tym odgrywają estrogeny, bo to one po prostu mają wpływ na aktywację układu bólowego. No i właśnie to one są odpowiedzialne za wzrost wrażliwości oraz liczbę receptorów takich specyficznych. My je nazywamy w fizjologii NMDA. Mamy, że tak powiem, różne, prawda, typy bólu. Jednym z nich jest m.in. ból trzewny. Ból trzewny, który jest bólem, który pochodzi z narządów wewnętrznych, zjem ciała, a ból, który może być postrzegany w odległym obszarze skóry. Jest to, mówimy o tak zwanym promieniowaniu bólu. Promieniowanie, które jest ściśle związane z takim właśnie z istnieniem dermatomów. Dermatom to jest nic innego jak obszar skóry, który unerwiony jest przez jeden nerw rdzeniowy. Ale w momencie, kiedy taki jeden nerw rdzeniowy ma szereg gałęzi, no to właśnie ten obszar skóry będzie trochę, że tak powiem, obejmował większy obszar i ten ból może być na przykład serca, może promieniować, no właśnie, nie tylko do okolicy tutaj serca, ale do całego ramienia, szyi, żuchwy. I na przykład my po prostu wiemy, jeżeli ktoś doświadcza zawału mięśnia sercowego, to zawsze pytamy jako lekarze o promieniowanie tego bólu, bo my wiemy, że właśnie może promieniować do lewej ręki, do szyi, do właśnie żuchwy. Jelito grube na przykład przewodu pokarmowego może promieniować do okolic poniżej pępka. I jak Państwo widzą na tym obrazku, właśnie to, co mówiłam wcześniej, ból z okolic serca może promieniować tutaj do lewej ręki, do ramienia, do szyi, ale również i lekarze muszą pamiętać, że może również i do żuchwy. Przykłady bólu takiego trzewnego, no to po pierwsze niedokrwienie. To może być również skurcz mięśni gładkich narządów wewnętrznych, jelit, ale i naczyń krwionośnych. To może być na przykład nadmierne rozciągnięcie narządu wewnętrznego. Atakowe na przykład występują podczas rozdęcia jelita grubego przez gazy fermentacyjne. Innym rodzajem z kolei bólu są bóle głowy. Bardzo często, oczywiście bardzo często wszyscy je, prawda, wkładają do jednego worka, jakim jest migrena, ale, że tak powiem, temat jest o wiele szerszy i bardziej skomplikowany. Co ciekawego, a mianowicie ja już Państwu mówiłam wcześniej, że tkanka nerwowa mózgu nie jest wrażliwa na ból. Natomiast struktury wrażliwe na ból to będą błony, które pokrywają właśnie półkulę mózgu oraz naczynia krwionośne, czyli generalnie to będą opona twarda, to będą naczynia krwionośne opony twardej, ale to będą również zatoki żylne czy tętnica oponowa środkowa. No, oczywiście my wiemy, że w momencie, kiedy w obrębie środkowego układu nerwowego jest jakiś guz, to on może uciskać i, że tak powiem, uciskając te opony, to on po prostu może nam, to on może być właśnie przyczyną tego bólu. Ale mamy również właśnie bóle głowy, mówimy tak zwane wewnątrzczaszkowe, gdzie powodem na przykład jest zapalenie opon mózgowych. To właśnie są te nasze migreny. One po prostu wynikają z nieprawidłowego jakby reagowania pewnych nieprawidłowych zjawisk w naczyniach krwionośnych. Dochodzi na przykład do skurczu tych naczyń krwionośnych po długotrwałej, na przykład po długotrwałym rozszerzeniu tych naczyń krwionośnych. Albo może być również nadmierne rozciągnięcie naczyń spowodowany rozciągnięciem opon mózgowych. Ale również i bóle głowy właśnie tego charakteru wewnątrzczaszkowego mogą być po spożyciu etanolu. I tak naprawdę to etanol właśnie powoduje podrażnienie opon mózgowych przez metabolity alkoholu i oczywiście jego dodatków, czyli tak naprawdę opony są podrażniane. Mamy bóle głowy, gdzie powodem mogą być, prawda, zewnątrzczaszkowe przyczyny i jakie to są, a mianowicie to może być skurcz mięśni szkieletowych głowy, mówimy o tak zwanych napięciowych bólach głowy, to może być jakiś stan stresu emocjonalnego, on po prostu powoduje wtedy, że jest wzmożone napięcie mięśni przyczepionych do szyi oraz do głowy i one po prostu powodują drażnienie owłosionej skóry głowy. To może być oczywiście ból głowy związany z zatokowym bólem głowy, ale również i zmęczenie oczu może po prostu powodować ból głowy. Jak Państwo tutaj widzą na obrazku, te bóle głowy, te najczęstsze to właśnie bóle zatokowe, czyli bardzo charakterystyczny w okolicach zatok, kości policzkowych, ten ból będzie odczuwany. To mogą być bóle napięciowe, czyli właśnie bóle o charakterze ściskającym, okolicy czołowej, ale i z tyłu głowy mogą występować. To może być właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, migrena. Zwykle ma charakter jednostronny, ale również tutaj dochodzą zaburzenia, mogą być, ale nie muszą, zaburzenia widzenia, ale również i nudności czy wymioty. No i oczywiście bóle klastrowe, bóle okolicy oka i lub skroni. Kolejnym typem to są bóle fantomowe. Bóle fantomowe to bóle, które są doznawane w nieobecnej części ciała. Czyli po amputacji właśnie ręki, nogi, pacjent po prostu czuje, prawda, ból w części, której już po prostu nie posiada. Jest to ból neuropatyczny, związany z uszkodzeniem lub dysfunkcją właśnie nerwów, ale pamiętają Państwo, że odczuwanie bólu to jest od receptora do ośrodkowego układu nerwowego, czyli prawda, dalej ten ból jakby jest percepowany w nieobecnej części ciała. Jak wcześniej powiedziałam, ból ma charakter wielowymiarowy. Na ten charakter odczuwanego bólu ma, że tak powiem, wiele składa się właśnie wiele przyczyn, a mianowicie pierwsze to jest ta nocycepcja, czyli przesyłanie tego bólu, to jest ekspresja, ale to również jest ta percepcja, czyli uświadamianie sobie tego bólu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. No i generalnie to również jest cierpienie i pewna postawa już charakterystyczna dla danego człowieka wobec bólu. Mamy szereg czynników takich pozaobiektywnych w odczuwaniu tego bólu i oczywiście oprócz wieku czy pewnych czynników fizycznych, psychicznych, emocjonalnych czy również społecznych, jak wcześniej wspomniałam, również odgrywa rolę płeć, ale również i wcześniejsze nasze doświadczenia, jak również pewne czynniki egzystencjalne będą miały nieodzowną rolę w odczuwaniu tego bólu. A jak wcześniej wspomniałam, mamy pewien podział bólu na ból ostry oraz ból przewlekły, gdzie granicą tutaj czasową to są te 3 miesiące, czyli odczuwanie bólu powyżej 3 miesięcy jest nazywane bólem przewlekłym i ten ból, jak powiedziałam wcześniej, jest chorobą samą w sobie. Występuje niezależnie od przyczyny u 20% ludzi w całej Europie, a więc można powiedzieć, jest to dość duży problem. W Polsce ten odsetek wynosi około 27%. Częstość oczywiście tego bólu wzrasta wraz z wiekiem. I proszę sobie wyobrazić, że dotyczy on 53% ludzi powyżej oczywiście 65 roku życia. Najczęstszą przyczyną odczuwania właśnie tego bólu przewlekłego to są choroby układu mięśniowo-szkieletowego, no oczywiście choroba zwyrodnieniowa stawów, która dotyka oczywiście pacjentów po 65 roku życia w bardzo dużym odsetku. Mamy wiele metod, bo jak powiedziałam, ból przewlekły to leczenie generalnie powinno być ukierunkowane i wielokierunkowe, czyli nie tylko lekarz powinien być w tę terapię zaangażowany, ale szereg innych specjalistów. Czyli leczenie bólu będzie obejmowało nie tylko leczenie, metody farmakologiczne, ale również i psychologiczne metody bólu, leczenia bólu, ale będą również metody interwencyjne, jeżeli ten ból jest bardzo silny. Będą również komplementarne i alternatywne metody, czy też metody leczenia bólu, jakim jest rehabilitacja. Parę minut jakby takiej dygresji, jak dawniej radzono sobie z bólem wiele lat temu, bo tak naprawdę my wiemy z tabliczek glinianych, z papirusów, że no, mieli wiele metod na uśmierzanie. Jednym z nich mianowicie było opium. Asklepiades już mówił, że wino jest wybornym w ogóle środkiem na wszystkie choroby, tylko trzeba wiedzieć, czy jak go rozcieńczać, jak je podawać, czy ciepłe, czy zimne. No i generalnie to jeszcze efekt miał mieć czy to z solą, czy z pieprzem, czy jeszcze ewentualnie z jakąś inną domieszką. Tak naprawdę w czasach starożytnych przypisywano bólowi pewien mistyczny charakter. Uważali, że jest to kara bogów i wpływ demonów i dlatego tym leczeniem zajmowali się głównie kapłani oraz szamani. To mistyczne pochodzenie bólu znalazło również odzwierciedlenie w etymologii jego nazwy, bo można zauważyć, że w niektórych językach rzeczownik ból wywodzi się z łacińskiego słowa poena, co oznacza karę. No i w okresie starożytnego Egiptu jedną z metod w ogóle leczenia była trepanacja czaszki, prawda, robienie otworu i mianowicie przez ten otwór złe duchy i demony miały wyjść i to miało być jakby uwolnienie człowieka od właśnie tego bólu. Inną z kolei metodą leczenia bólu była naturalna elektryczność. Wykorzystywano prądy, które były generowane przez na przykład węgorza elektrycznego, drętwę czy zębacza. Co ciekawe, w starożytnej Grecji czy Rzymie tę elektryczność wykorzystywano do leczenia takich na przykład chorób jak dna moczanowa. Z kolei ogromną popularność wśród metod leczenia cieszyła się akupunktura. Tak naprawdę akupunktura powstała w Chinach i jej korzenie można już doszukiwać w odległej epoce kamienia. Wtedy stosowano kamienne igły i odnalezione one zostały w środkowej Mongolii i uważano, że właśnie one już pochodzą z okresu około 3000 lat przed naszą erą. No, oczywiście akupunktura rozwinęła się w Chinach i dzięki doświadczeniom tak naprawdę niektórych żołnierzy ranionych przez strzały w bitwie, którzy podczas ranienia odczuwali ból w innych częściach ciała. W ten sposób tak naprawdę Chińczycy stworzyli pewną mapę, zaczęli eksperymentować ze strzałami, następnie z igłami i stworzyli po prostu pewną mapę meridianów, prawda, czyli mapę wkuwania tych igieł w poszczególne rejony ciała. I z punktu fizjologii my po prostu wiemy, że są mechanizmy, które tłumaczą działanie tej akupunktury. Jeden z nich to jest neurofizjologiczny, który mówi, że impuls po nakłuciu dotrze szybciej do środkowego układu nerwowego przez te szybsze włókna, no i po prostu zahamuje nam odczuwanie bólu, który przewodzony jest wolniej, bo jak wcześniej Państwu właśnie mówiłam, przez te włókna typu C i one wiele wolniej przewodzą, ale również jest i inne wytłumaczenie, neurohormonalne. Podczas właśnie nakłuwania dochodzi do wydzielania beta-endorfin, serotoniny i tak naprawdę to one powodują również podniesienie progu odczuwania bólu i właśnie poprawę samopoczucia. Jak sobie radzono w średniowieczu? No, generalnie można powiedzieć, że w tamtym okresie nastąpił regres i generalnie filozofia medycyny średniowiecznej opierała się na tym, że ból i choroby to jest kara za grzechy, czyli należy to z pokorą przyjąć. Generalnie po prostu przyjmowano ból w pokorze jako pokutę, którą najzwyczajniej trzeba odbyć. Co należy też podkreślić, że jednak jakieś tam techniki stosowano i mianowicie przy leczeniu zębów spożywanie alkoholu było wówczas stosowane, czy haszysz, bywar, prawda, z maku lekarskiego. Natomiast również stosowano upusty krwi. No i co, jak już wspomniałam, mimo wszystko jednak to był regres. Historia tak naprawdę leczenia bólu osiągnęła przełomowy moment i nabrała takiego wymiaru współczesnego od XIX wieku. To tak naprawdę był wiek odkryć leków przeciwbólowych. No i jednym właśnie z nich to był Friedrich Sertürner. On wyizolował chemicznie czystą morfinę. W 1804 roku stała się ona powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym, no i niestety często nadużywanym. Źródła historyczne po prostu podają, że morfina była lekiem przeciwbólowym stosowanym wśród żołnierzy walczących podczas wojny secesyjnej. No i doprowadziło to niestety do trwałego uzależnienia wielu z nich. Jednym z nich okazało się, był uzależniony, prawda, żołnierz, to był John Pemberton. Był on farmaceutą amerykańskim, uczestniczył w wojnie secesyjnej, ale co ciekawe, i to należy dodać, był on twórcą takiego koktajlu Coca-Coli. Ta Coca-Cola, on stworzył go w laboratorium w Atlancie. Miało być to po prostu taki specjalny specyfik na ukojenie nerwów na bazie liści koki oraz orzeszków cola, dlatego Coca-Cola. Pierwsza wersja takiego popularnego napoju zawierała kokainę, no i niestety została ona po prostu później, ta kokaina, wycofana ze składu. A innymi twórcami różnych, prawda, środków przeciwbólowych to był Wright, który właśnie brytyjski chemik, który odkrył heroinę. Następnie był Hoffmann, niemiecki chemik, który syntetyzował kwas acetylosalicylowy. No i następnie później paracetamol przez, prawda, Johna Hopkinsa. W Polsce pierwsza wielospecjalistyczna poradnia leczenia bólu to jest rok 1970, dopiero 5, w Warszawie w strukturach ówczesnej Akademii Medycznej. No i a jak dzisiaj sobie z tym bólem radzimy? Jak powiedziałam wcześniej, mamy szereg tych metod i tak pokrótce chciałabym tylko jakby powiedzieć Państwu o każdej z nich. Oczywiście leczenie farmakologiczne to jedna z metod leczenia bólu. W zależności, my oczywiście jako lekarze oceniamy ból przy pomocy różnych skali. Tych skali jest mnóstwo i w zależności jakby od wyniku, jaki pacjent uzyska, w trakcie tej skali jedną z najbardziej popularniejszych jest to skala NRS i w zależności jakby od liczby punktów podajemy specyficzne leki, zgodnie z, my nazywamy to tak zwaną drabiną analgetyczną. Im oczywiście ta skala osiąga wyższe wartości, tym oczywiście wchodzimy z lekami w cudzysłowie bardziej uzależniającymi. Mamy, jak powiedziałam wcześniej, wiele obecnie używanych metod tzw. komplementarnych i alternatywnych i oczywiście do nich należy akupunktura i te mechanizmy Państwo znają, fizjologiczne, które jakby warunkują, dlaczego ona jest używana, ale to również i joga, i tai chi, ale to również ćwiczenia oddechowe, również i suplementy diety, zioła, witaminy, minerały, ale to również i masaż, i leczenie dietetyczne, i relaksacja, czy wizualizacja. Niestety są też tacy pacjenci, którzy odczuwają bardzo silny ból i wtedy również jakby w zakres działania wchodzą metody interwencyjne. To są różnego rodzaju blokady, czyli po prostu podajemy specyficzną substancję, na przykład w chorobie zwyrodnieniowej stawów, czy w entezopatiach, takich jak łokieć tenisisty, czy zespół bolesnego barku, Czy w neuralgii półpaźcowej to jest ból o bardzo silnym natężeniu, ale mamy również i tak zwane techniki neurodestrukcyjne. To są neuroliza, termolezja czy kryolezja. Po prostu w cudzysłowie niszczymy w przypadku neurolizy osłonkę mielinową włókien nerwowych przy użyciu alkoholu etylowego. W termolezji z kolei też niszczymy struktury nerwowe, ale przy pomocy temperatury i to jest około 60-80 stopni Celsjusza, ale mamy również i kryolezję. Po prostu wprowadzamy pewien aplikator do planowanego miejsca właśnie uszkodzenia tkanki nerwowej. Mamy również inwazyjne metody neuromodulacyjne w tych technikach interwencyjnych, ale również i wykorzystywane są dokonałowe podawania leków czy leczenie chirurgiczne. Wśród zabiegów rehabilitacyjnych to oczywiście szeroko rozumiana gimnastyka lecznicza, no i tutaj ogromną rolę odgrywa fizjoterapia czy przeskórna elektrostymulacja nerwów. Czyli to będzie również i leczenie zimnym, termoterapia, laseroterapia, pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi, czy to będzie również terapia pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości, czy też po prostu elektroterapia. Nieraz pacjenci po prostu pytają o tą kryoterapię, czyli leczenie zimnym. Pamiętam, jak starzy profesorowie zawsze uczyli mnie, że jeżeli chodzi o starszych ludzi i jeżeli chodzi o bóle stawowe, które występują właśnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, uczyli mnie po prostu, że stawy na starość nie lubią zimna, czyli ewentualnie, żeby uważać z tym leczeniem zimnem, kryoterapią na stawy w późniejszym wieku. Wśród metod radzenia sobie z bólem to mamy również właśnie metody psychologiczne. I to jest nie tylko psychoterapia, ale to są również metody autoregulacyjne, ćwiczenia oddechowe, czy tak zwany biofeedback, tak zwane biologiczne sprzężenie zwrotne, ale to są również i treningi autogenne Schulza, czy różnego rodzaju relaksacje różnymi nazwami okraszone. No i na koniec chciałam powiedzieć, że w 1995 roku Amerykańskie Towarzystwo Bólu tak naprawdę uznało ból jako 5. parametr życiowy, co umożliwia prawidłowe leczenie. 5. parametr po tętnie, po ciśnieniu, po oddechu oraz po temperaturze. I dr James Campbell, przewodniczący właśnie tego Amerykańskiego Towarzystwa Bólu, właśnie w tymże samym roku 1995 powiedział, że gdyby oceniać ból z takim samym zapałem, jak właśnie w przypadku i tych innych parametrów życiowych, byłoby o wiele większe prawdopodobieństwo, że pacjent będzie prawidłowo leczony. Mam nadzieję, że ból, a szczególnie ten ból przewlekły, który jest, można powiedzieć, chorobą samą w sobie, w momencie, kiedy będzie leczony przez specjalistów, ale różnych dziedzin, pacjent odniesie z tego ogromną korzyść, zadowolenie, ale też i lepszą jakość życia. I tym pozytywnym akcentem serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.